Witamy w Melanżowia TV. Dzisiaj przedstawimy Wam Dominion Empires, czyli najnowszy dodatek do Dominiona, naszej ulubionej bądź prawie ulubionej gry. Na pewno jednego z tych klasyków, który się nie zestarzał, wręcz przeciwnie. Dominion Empires to jest gra, którą niedługo ujrzycie w polskim nakładzie wydawnictwa Games Factory Publishing. Najpierw po akcji na wspieram to oczywiście, która się niebawem rozpoczyna. Najpierw może zajrzyjmy, co w ogóle w tym nowym dodatku dostajemy. A czego nie dostajemy w ogóle? To masa nowych rzeczy. Przede wszystkim suche dane. 24 karty królestwa, a także karty zdarzeń, eventów oraz landmarki. Nie wiem, jak to zostanie przetłumaczone, czy jako punkt zwrotny, punkt graniczny, czy może jako jakiś krajobraz, coś w tym stylu. Zacznijmy może właśnie od tych tutaj pojedynczych kart, które mogą budzić wasze zdziwienie, co takiego jest. Eventy pojawiły się już w poprzednim dodatku, Adventures, który na razie polskiego wydania nie ma, ale według zapowiedzi GFP cała linia wydawnicza, jeżeli oczywiście sprzedaż dalej będzie szła dobrze, zostanie po polsku wydana. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Dla was będą jednak czymś zupełnie nowym, jeżeli posiadacie tylko polskie wydanie. To są takie karty, które możecie kupić i wywołać ich efekt. Nie bierzecie ich do talii, niczego nie tasujecie, po prostu płacicie i coś się dzieje. Uwaga, uwaga. Te karty nie leżą wszystkie wyłożone, tak jak karty królestwa, jest ich 10. Tych kart możemy wybrać ile chcemy do rozgrywki. Zaleca się jedną lub dwie. Tak jest, dokładnie tak. Natomiast landmarki to są takie elementy zmieniające rozgrywkę. Coś jak karty konwersji, karty twistu w Nefariusie Donalda Vaccarino. Tutaj mamy albo kładziemy żetony zwycięstwa, te żetony tutaj się pojawiają tak samo jak w dodatku po Prosperity i przy spełnieniu jakichś okoliczności te żetony możemy stąd pobierać, albo wyraźnie jest zmieniona zasada punktowania. I tak samo jak w przypadku eventów, tych kart leży nie więcej niż dwie łącznie, to znaczy kiedy wybieramy sobie zestaw, Donald Vaccarino nie zaleca, żeby były więcej niż dwie karty eventów albo landmarków. Ja jestem przekonany, że Donald sprawdził każde kombinacje dwóch różnych kart eventu landmarka, czy dwóch eventów, dwóch landmarków, tych, które tu leżą, i jeszcze na pewno sprawdził to z Adventuresami, które były wcześniej, a zapewne nie sprawdzał już komba trzech. I stąd jego zalecenie. Pewnie tak. Ja jestem przekonany, że to i tak będzie działać. Mamy szansę na pewno. Ale po prostu takie połączenia podwójne, jestem pewien, że sprawdził wszystkie. Co mamy tu jeszcze? Jak widzicie, mnóstwo żelastwa. No to jest najwyższa jakość, jaką możemy w grach otrzymać. Ja najbardziej lubię elementy metalowe. To są po prostu punkty zwycięstwa, które też mogliście już znaleźć w dodatku Złoty Wiek. Dla tych, którzy go nie kupili, to są punkty, które możemy zdobywać jako efekt z różnych kart. No i wreszcie, bardzo fajna, zupełnie nowa mechanika, której nie było jeszcze w żadnym dodatku. Żetony długu. Żetony długu służą nam do tego, że jakaś karta, tak jak na przykład tutaj nasz Overlord, nie kosztuje nic pieniędzy normalnych, ale kosztuje 8 długu. To znaczy, że kupuję go za 0, ale biorę 8 zaszczytów długu, które będę spłacał. Od razu mogę to spłacać po zakupie. Czyli na przykład, jeśli miałem 6 kasy, to mogę kupić gościa za 8. 6 od razu spłacę moją kasą, którą miałem, a 2 długu mi zostanie. No i zachowuję je na przyszłą turę i w kolejnych turach nie mogę nic kupić, dopóki nie spłacę swoich długów. Jak już spłacę, to wtedy przechodzę do normalnego kupowania. Jeśli chodzi o samą mechanikę, to oczywiście pojawiają nam się tutaj standardowe karty typu wariacje na temat wioski, jak na przykład karta miejskiego kwartału. Wracają w dwóch przypadkach karty Duration, znane z dodatku Seaside i również występujące w dodatku Adventures. I mamy troszeczkę nowości, na przykład kartę, w sumie to też jest już patent znany, ale warty wspomnienia, kartę Grand Skippera, który sobie tutaj leży w grze, zagrywamy go, dając tylko kartę akcji, niewiele, ale dzięki temu możemy zagrać ich wiele w jednej turze, prawda? A potem za każdą kartę zwycięstwa, którą otrzymujemy, nie musimy jej kupować, możemy też ją otrzymać z jakiegoś innego efektu, otrzymujemy punkt zwycięstwa za każdego takiego gościa, który leży nam w grze, czyli wyobrażacie sobie, zagraliśmy 3 i kupujemy Estate'a, dostajemy za to już 4 punkty, czyli zapłaciliśmy 2. Czyli posiadłość. Czyli posiadło, tak, to jak? Mamy więcej punktów zwycięstwa niż gdybyśmy zakupili kartę księstwa, czyli duchy.
tak? Nie wiem, księstwo powstało, czy powiat. Przepraszam. Ciągle niestety operujemy w większości na angielskich kartach, więc musicie nam wybaczyć te drobne nieścisłości terminologiczne. Co do takich naprawdę prawdziwych nowości, to jest karta kapitału, która daje nam 6 kasy i jeszcze dodatkowo zakup. Wow! Problem polega na tym, że tak, to jest kapitał, więc kapitał, wiecie, musi mieć pokrycie. Więc jak zagramy taką kartę, to na koniec tury otrzymujemy od razu 6 znaczników długu. Czyli tak naprawdę wychodzimy na zero. Bajer polega na tym, że wiecie, w Dominionie jedna dobra tura jest lepsza niż dwie takie sobie średnie tury. Więc często opłaca się uzyskać ten zakup, uzyskać duży pieniądz, nakupić czegoś i potem w drugiej ten dług spłacić. No, nie da się ukryć, że poza tym, w ostatniej turze to was już zupełnie nie obchodzi, że macie jakiś dług. Jeżeli kupicie ostatnią prowincję, do tego dokupić jakiś powiat, jeszcze nie wiem, może uda się posiadłość dobrać jedną, no to co z tego, że macie te 6 długów? Nic was to nie obchodzi. Możecie nawet mieć, jak macie kilka takich kart, to możecie nawet zrobić 12 długów i 18, i co za różnica. Oprócz tego, rzecz jasna, są różne triki, które pozwalają uniknąć tej kary, ale to już wymaga dodatków. Na przykład idealne combo jest z kartą Counterfeit, która traszuje nam natychmiast, w dodatku karta Counterfeit występuje w Mrocznych Wiekach, w Dark Ages, których na razie po polsku nie mamy, która traszuje nam kartę od razu po zagraniu i zagrywa ją drugi raz, tak wiecie, wirtualnie, czyli nie mamy czego discardować na koniec tury, no więc nie będzie kary, a 12 kasy wpadło. Jest jeszcze karta Herbalista z dodatku Alchemii, no ale to już wiecie, detale, w których nie będziemy na razie wchodzić. Druga rzecz, którą warto zwrócić uwagę, zamki. To jest taki stosik, w którym mamy praktycznie zupełnie różne karty. Występuje kilka podwójnych kart o tej samej nazwie. I to jest, posłuchajcie, zupełnie oddzielna mechanika zdobywania punktów. Ostatnio próbowałem w grze z Bartkiem grać na zamki. I chociaż Bartek był pewien, że tym razem wygrał, bo początkowe nasze boje były zdecydowanie dla mnie, jeśli chodzi o Empiresy, to te zamki jednak dały mi na tyle dużo punktów, że byłem w stanie osiągnąć zwycięstwo. Oczywiście jest to o tyle problematyczne, że takie zamki warto by było kupować już dość wcześnie. Ostatni zamek kosztuje, uwaga, 10 kasy, czyli prawie tyle co prowincja. Jest ich dużo. Im więcej ich kupimy, tym większy będziemy mieli z nich zysk. No ale to od razu jest zarzucanie siebie swojej talii kartami zielonymi, które generalnie mają niewielkie. To są jakieś zazwyczaj akcje albo umiejętności tych kart, które coś tam dają, ale to nie jest taki element, który pozwoli nam wygrać grę tylko grając, kupując te zamki. Trzeba jakoś zbudować do tego silniczek, który pozwoli nam mielić te karty i ciągle zdobywać pieniądze na kolejne. Co jest bardzo ciekawego, karty dwuczęściowe, znaczy dwuczęściowe stosy w zasadzie. Mamy 5 kart tanich na wierzchu i 5 kart droższych dalej, które zazwyczaj w jakiś sposób odnoszą się, zazwyczaj, w każdym przypadku odnoszą się w jakiś sposób do kart wcześniejszych. Bardzo ciekawa mechanika, której jeszcze niuansów nie zgłębiliśmy, ale różne są ciekawe z tym kombinacje. A tam nie zgłębiliśmy już. No, mówisz, że zgłębiliśmy, no nie, na przykład mieliśmy bardzo fajną grę. Dobra, no nie rozkminiliśmy kombosów tych kart podwójnych ze wszystkimi możliwymi poprzednimi dodatkami. No tak, bo to jest dwa rodzaje kart w jednym stosie, więc... Natomiast Empires już karty to same w sobie, no to przerobiliśmy na okrągło, a jeszcze jakby doliczyć granie na Androminionie, na komórce, no to ja już przemuciłem równo ten cały dodatek i już wiem, co z czym idzie. Zanim przejdę jeszcze do moich zachwytów. Jeszcze powiem o dwóch kartach, które się tutaj wyróżniają szybciutko. Jedna karta to karta Korony, która działa jak sala tronowa na karty akcji, czyli możemy zagrać Koronę i zagrać jakąś inną kartę akcji dwukrotnie, ale tak samo może zadziałać na skarby, czyli możemy zagrać Koronę i zagrać do tego złoto i mamy 2 złota. Różne ciekawe kombinacje z tym wychodzą. No i a co pewne szaleństwo, to jest Willa. Willa to jest karta typu wioska. 2 akcje, 1 zakup, 1 pieniądz. Na czym polega bajer? Że kiedy kupimy willę, to wracamy do fazy akcji, mając ją na ręku. Czyli wyobrażacie sobie, dobraliście kupę kart akcji, ale nie macie akcji, punktów akcji, żeby je zagrać. Wystarczy, że zbierzecie 4 pieniądze, że uda się wam jakoś je wyciągnąć. Kupujecie willę i natychmiast wraca się do fazy akcji z willą, z którą zagrywacie, macie 2 akcje, dalej dwie karty sobie możecie zagrać, tworząc naprawdę niebanalne combo. No, to tyle starczy, bo tutaj tu jest jeszcze, wiecie, naprawdę szalonych akcji jest tutaj dużo, uwierzcie, dużo. Ja muszę wygłosić jedno ostrzeżenie. Tu jest bardzo dużo tekstu na kartach. Każda karta ma tekst, a czasem jest to wręcz cały akapit. To sprawia, że potrzeba trochę czasu,
żeby się z tym zaznajomić. Żeby się z tym zaznajomić, żeby się tego nauczyć. A jeszcze jak dodamy karty takie, landmarki, eventy, które będą leżeć. Jeszcze dodamy karty podwójne, które kupimy 5 kart, nagle ona się zmienia w coś innego. Jest sporo czytania i pierwsze partie będą trochę wolniejsze i kolosalną różnicę widać między tym, a między na przykład podstawką, gdzie mnóstwo kart ma tylko na przykład karta akcja zakup albo karta dwie akcje, tak? I to jest ogromna różnica. Natomiast jak już się przekroczy ten próg wejścia, który jest trochę wyższy, no to słuchajcie, to tam się dzieją takie rzeczy. W pierwszej partii, jak graliśmy, to Łukasz już miał obcykane, już tam Androminion poszedł w ruch, już pewnie grał też beze mnie, no to ja przychodzę, dobra, gramy. I co? Nie pamiętam, jaki dokładnie był wynik, ale tak pewnie coś koło 110 do 30. Minę miałem nie tęgo, ale przyznam, że od razu po prostu poczułem... To Łukasz oczywiście całą talię wykładał w jednym ruchu. To jest w ogóle jego cel każdej partii. Znak filmowy, można powiedzieć. Znak filmowy. Łukasz do tego dąży po prostu. A czy to mu przy okazji da zwycięstwo? To już niekoniecznie. To jest sprawa drugorzędna. Raczej da, ale nie zawsze. Czy wiecie, raczej da, ale tyle później, po tym jak już ktoś zwinął ostatnią prowincję i wygrał. Ja już teraz nauczyłem się trochę to robić. Słuchajcie, teraz to sprawia taką satysfakcję, jak po prostu lecą te karty, przewija się ten deck. No to jest najbardziej kombogenny dodatek. No jak jeśli o Dominionie, który jest grą kombosów, można powiedzieć, że ktoś zrobił dodatek, w którym jest jeszcze więcej kombosów niż było wcześniej, no to nie ma pytań po prostu. To jak dla mnie to jest najlepszy dodatek po prostu, w jaki grałem, a nie sądziłem, że jeszcze można zrobić coś lepszego niż wymyślić w Złotym Wieku kolonie z prowincjami i punkty i tak dalej. Wszystko, co tam się pojawiało, było genialne. Ja uważam, że to mi się jeszcze bardziej podoba. Naprawdę, na BGG dałem 10 na 10 i chyba tyle ja tak mam do powiedzenia. Słuchajcie, Wakalino potrafi naprawdę zaskoczyć. Już wydawałoby się, że w pewnym momencie muszą się skończyć jakieś pomysły. Każdy dodatek zresztą jest ograniczony, to się wam wydaje, także tam mogłoby się nam wydawać, że każdy dodatek, no to sobie wrzuci tam jakieś rzeczy i byle to jakoś było zbalansowane. No ale nie, no każdy dodatek musi wyjść przy założeniu, że gracze mają podstawkę, mają może intrygę, i kupują ten dodatek. I to musi działać, tak? Czyli muszą tu być zawsze wioski, muszą być zawsze karty z zakupem, zawsze muszą być karty, które dobierają karty kolejne, prawda? No bo inaczej te dodatki będą zaburzone, tak? Pomieszacie to sobie z podstawką, albo w ogóle zechcecie zagrać sam dodatek, na przykład on musi sam sobie być grywalny, no to muszą być te podstawowe karty, tak, my teraz do recenzji rypaliśmy w kółko ten dodatek, tylko jeden. I to partia za partią i mimo, że kart jest 24, a do każdej wyciągamy 10, no to wiadomo, już przy trzeciej partii nam się zaczęły powtarzać, to nawet mimo tego, słuchajcie, tu jest tyle możliwości. No ogromna ilość, naprawdę. No właśnie, jest masa wyborów. Wiecie, w podstawce ważna jest strategia. To znaczy, patrzycie sobie na zestaw kart królestwa i myślicie, co kupuję, w jakiej kolejności w miarę, co chcę osiągnąć. Czy idę w ogrody, czy szybciutko kasiora i zgarniamy prowincję. Tutaj wybory są na kilku poziomach. Strategia to jest jedno, ale... konkretne zagranie kart w konkretnym momencie, w konkretnej kolejności, czy wybieram opcję A, czy opcję B, bo one, niektóre karty robią kilka rzeczy. Tak. Masa tego jest. Niektórzy wysuwają to jako zarzut, ja na przykład uważam, że to mi się bardzo podoba, że Dominion jest taką grą, w której cała partia rozgrywa się patrząc na karty przez pierwsze 3 minuty, a później tylko tasujemy, o kto wymyślił lepszą taktykę. Tutaj już tak nie jest, tutaj naprawdę można masę zmienić. Znaczy, w trakcie, to już wcześniej, tak nie jest. Ale tutaj sama ta część po prostu no, nie ma śladu czegoś takiego. Musicie świadomie zagrywać karty i przy każdej praktycznie zagranej karcie będziecie decydować, co chcecie zrobić, czy chcecie w ogóle ją zagrać. Decyzji w trakcie i decyzje też nie są już tylko w trakcie kupowania. Masa decyzji w trakcie ruchu. Ideał, naprawdę ideał. No właśnie, no, wczoraj mieliśmy z Bartkiem partię, w której Encampment, to jest taka bardzo tania wioska, która daje nam dwie akcje i dwie karty, ale musimy ją zwrócić do zasobów, jeżeli nie pokażemy złota albo karty Plunder, która jest właśnie tam pod spodem. To jest druga połowa tego stosu. No wydawałoby się, że zawsze, kiedy masz okazję pokazać tę kartę, to ją pokazujesz. Mieliśmy taką partię, że się wcale nie zawsze było to opłacalne. I jak najbardziej żeśmy udawali, że jasne, to jest dozwolone, że tych kart nie mamy, nie pokazywaliśmy i zwracaliśmy. Taki wyszedł zestawik. Masa jest tutaj zaskoczeń, masa zabawy. Jeśli jest wszystkim jedna wada... W tej samej partii chyba Łukasz powiedział, wyszedł nam jakiś taki landmark. O, to nam nie zagra w tej partii, bo nie mamy żadnej karty, co daje zakupy. I co? Łukasz już 5 razy ją aktywował. Tak wyszło, dokładnie. Wszystko wyszło w trakcie. Jeżeli jest jakaś w tym wszystkim wada,
wada, nie wada, czyli cecha, to zapomnijcie, że z Empiresami Dominion jest filerem, czy też taką krótką gierką do rozegrania sobie rachu ciachu. Partie będą dłuższe, na pewno. I cięższe. Tak, generalnie się zgadzam, aczkolwiek też chciałbym zwrócić na to uwagę, że Dominion filerem to był dla nas, ja nie wiem, czy partie 20-minutowe to jest taka reguła. Na pudełku chyba też jest napisane więcej. Wiesz co, no na BGG mają różne zdania na temacie. Pamiętam, że kiedyś przeglądałem sobie jakieś tam geek listy Uber fillerów, bo właśnie chciałem się zaopatrzyć w takie przerywniki do swojej kolekcji i Dominion pojawiał się nadal często. Ludzie mówili, że partia trwa góra pół godziny, a do pół godziny to jeszcze jest filler. No więc kwestia podejścia oczywiście, natomiast no nie da się ukryć, że gra była krótka. Teraz ta partia może trwać nawet godzinę. Powyżej dwóch osób, jeżeli zasiada do stołu. Nasze partie wydłużyły się z 10 minut na gracza do 15 minut na gracza, czyli no, jakby nie patrzeć o połowę. Tak więc no jak w trzech graczy, tak, to z 30 do 45 minut. No, natomiast początkowo pierwsze partie też mogły trwać do godziny. Jak najbardziej. Dobrze, posłuchajcie, kończymy ten przedługi filmik, bo się rozgadaliśmy, ale to tylko świadczy o tym, jak dobry jest ten dodatek. Naprawdę jest bardzo, bardzo dobry. Ja kiedyś muszę naprawdę się zmotywować i napisać taki tekst o najlepszym serialu w dziejach planszówek i uważam, że to jest właśnie Dominion. Prowadzenie od tej podstawki, która jest bardzo taka na podstawowym poziomie, ta nasza fabuła się rozwija do takich po prostu niesamowitych wyborów. Kiedyś to po prostu muszę zrobić. Dlaczego warto mieć ten dodatek? Bo jest świetny. Krótko i na temat. Jeżeli motywują was też jakieś takie bardziej bogoojczyźniane hasła, to powiem wam tyle. Warto, żeby cała linia Dominiona pojawiła się w Polsce. Będzie to świadectwo dojrzałości naszego rynku. Taka seria po prostu powinna być wydana po polsku. I tyle. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.